Rysiek Super Wróbel to wesoła animacja, pełna kolorów, pełna dźwięków. Dzieci powinny się wciągnąć w opowiadaną historię, która bardzo wartko się toczy. Gram Pawia, jak to Paw. A postać jest dumna, piękna. Co chwilę rozkłada ten swój pawi ogon. No i jest takim szefem wszystkich szefów. Co moje wróbelki? No jest bardzo, bardzo, bardzo negatywną postacią. Ryszard! Tak! Zostaje zdyskwalifikowany! Co? Masz nierówno pod pierzem? Czyżbyś się łamał? Wróblica jest mi bardzo bliska, bo jest taką podwórkową osobą, postacią, która właśnie ma duże serce i gdzieś tam czasami je ukrywa pod maską takiej, nie wiem, właśnie chłopczycy. Powiesz mi coś o tym klejnocie? Hej! Z czystym sumieniem mogę polecić tę bajkę nie tylko dzieciom, ale zachęcić również tych starszych i tych jeszcze starszych i tych jeszcze starszych. Myślę, że to może być taka wspaniała podróż wasza w głąb siebie. Zapraszam do kin od 16 czerwca na film Rysiek Super Wróbel. Warto odlecieć na tym filmie.